Witajcie serdecznie, z tej strony MRC Śląskie Kłania, a ja witam na moim kanale, na kanale, który non-stop się rozwija. Jak widzicie, kolejne zakupy, jak widzicie i jak zawsze profesjonalny sprzęt do opakowywania maseczek. No i witam was dzisiaj po moich urodzinkach. Przede mną prezenty, które dostałem od żony i w sumie trochę od siebie. Ten wyszedł przypadkowo, zaraz wam powiem dlaczego, ale najpierw chciałbym się zająć tym prezentem. Prezent, który dostałem od mojej żony. Jest to prezent z firmy Almar. Właściwie no, prezent od mojej żony, ale zakupiony w firmie Almar. Almar SKRS. Co niektórzy już widzieli zdjęcia oczywiście na Facebooku, ale kto jeszcze nie widział, to macie okazję zobaczyć. Na czym teraz będę grał? Odpakowałem już wcześniej, więc nie będę się wygłupiał, że coś tu rozcinam. No bo chciałem zobaczyć co tam, jak tam, czy wszystko jest ok. A nie miałem w dniu urodzin siły na to, żeby nagrywać dla was ten unboxing. No bo bardzo źle się czułem niestety. Stąd też live urodzinowy jest trochę później i tak dalej. Co jest w środku? Bardzo zaskoczyło mnie, kiedy odpakowałem ten oto prezent od mojej żony, a tam w środku od pana z Almara takie oto ładne cukiereczki. No i zawartość paczuszki. To na razie dajemy na bok, bo tych cukierek jest jeszcze. I jeszcze. Aha. Bardzo miły gest. Polecam zakupy w sklepie Almar i nikt mi za to nie zapłacił. Po prostu było to miłe, więc ja będę miły i polecam jak najbardziej, bo nie dość, że sprzęt jest wykonany solidnie, no to jeszcze taki miły gest. Chociaż ja tego nie zjem, bo wiecie, że jestem na diecie, ale dzieciaczki na pewno będą chętnie zjedli. To już też odpakowywałem, już nawet testowałem. Są dwie rzeczy, dostałem od żonki. Jedna to jest gałka z Mana. Mam nadzieję, że widać. Jak nie widać, kochanie, to podejdę bliżej. Taka oto ładna gałeczka z Mana. Może podejdę. Nie wiem, czy się nie będzie znowu ostrość łapać. Chciałem tego uniknąć, ale proszę bardzo. Są biegi, półbiegi, skrzynia dolna, górna. Jak to działa w grze, no to zobaczycie. Kolejnym prezentem jest... Aha, to też mam zamontowane na kierownicy. To jest do kierunkowskazów. Kierunki i wycieraczki. Z tego też jestem mega bardzo zadowolony. Chciałem właśnie tak trochę urealnić sobie grę, ale przede wszystkim chciałem sobie ułatwić. O co chodzi? Zawsze poprzypisuję klawisze, a potem zastanawiam się, gdzie to jest. No a tutaj już wiem, że jak tu przypiszę wycieraczki i tu przypiszę kierunki, to wiem, że one tutaj będą, prawda? Kabel bardzo długi, wszystko jest solidnie wykonane, pudełko nie jest jakieś byle jakie. Jest tu zaplombowane, więc jest też gwarancja rok właśnie na to. Z naklejką Almara, więc nie od jakiegoś pierwszego, lepszego pana, który sam robi w domu. Chociaż takie rzeczy tak pochwalam. Ale widać, że to jest firmowe, Almar SKRS. Koszt podam wam, bo nie pamiętam, wyskoczy teraz gdzieś tu, albo tu, albo tu, albo tu. Ile za to dałem, bo nie pamiętam, a nie chcę teraz grzebać w telefonie. To jest prezent do mojej żony, za co jej bardzo dziękuję, że rozumie moje pasje, że podziela te pasje razem ze mną, że mnie wspiera, no i że pomaga mi się rozwijać. Także bardzo dziękuję, nie był to tani prezent na urodzinki, więc bardzo, bardzo jej serdecznie dziękuję i bardzo mocno ją kocham za to, że ze mną jest. Drugi prezent zrobiłem sobie sam. To jest taki wymuszony prezent. To jest coś, czego chciałem uniknąć. Driving Force Shifter do zestawu G29. Dlaczego chciałem tego uniknąć? No bo miałem ten z G27, dobrze mi się na nim grało. Miałem tam dodatkowe przyciski, a tutaj są tylko biegi, nie ma przycisków. Moim zdaniem jest on gorszy i tutaj Logitech no niestety zrobił taki krok wstecz z tym urządzeniem, że te przyciski usunął z tego panelu. No ale, no bo były przecież i w G25, i w G29, potem w G29 coś im odwaliło i zrobili sam shifter, bo niby jest pełno przycisków na kierownicy. Podejrzewam, że jest to właśnie spowodowane tym, że nie mieli gdzie przypisać tych przycisków, oszczędności i tak dalej. No ale mogli przecież to zrobić jako osobny kontroler. W każdym bądź razie jestem zmuszony mieć to, bo sprzedałem G27 całą kompletną, a shifter miałem tylko jeden. Jak wiecie, ja dwa razy zakupiłem G27, raz uszkodzone coś innego, drugi raz coś innego, poskładałem z tych dwóch jedną i sprzedałem w dobrych pieniążkach panu, który pewnie będzie się cieszył jeszcze przez długi, długi czas. No i musiałem kupić shifter. Także odpakujmy, co tu mamy. A się nagadałem dzisiaj na tym unboxingu.
No ale w sumie nie zawsze musi być prosty, szybki. Można się czasami nawet... Co my tu mamy? Mamy... No, tyle odpakowywania. Mamy pudełko. Są tutaj karty gwarancyjne i inne takie. I jest shifter przewodzikiem, który podłączamy oczywiście do naszej kierownicy. Na koniec nagram Wam jeszcze, jak wymienię zasilacz, bo jeszcze w międzyczasie padł mi zasilacz od LED-ów. Jak wymienię zasilacz, to nagram Wam jeszcze, jak wygląda w tej chwili moje stanowisko w całości. I to już jest... O, kurczę, to on lepiej chodzi, powiem Wam szczerze. To ten był tak... łagodniej chodził ten. Tu jest taki opór. No dobra. Może to będzie na plus? Kto wie. W każdym bądź razie to stąd zniknie. Będzie to. I będziemy się cieszyć i bawić. Do białego rana. Dzisiaj zapraszam na live. Chociaż pewnie Wy ten odcinek z unboxingu oglądacie po live'ie. Ale no w każdym razie, jak gdyby było na odwrót, to zapraszam jeszcze dzisiaj na live. A ja na tą chwilę kończę. Pomontuję wszystko, naprawię zasilacz, znaczy wymienię go. Bo właśnie jeszcze gdzieś go też mam. O, ale to nie będę robił unboxingu. Zasilacz. Muszę go wymienić pod biurkiem, żeby lepiej działało i potem Wam pokażę w całości, jak wygląda moje stanowisko. Głośniejszy jest na pewno, nie? Tamten tak nie czasem. No zobaczymy. Muszę odkręcić śrubeczki, zamontować mieszek i tyle. Mam nadzieję, że przedmioty będą mi służyły. Rządzę jeszcze raz bardzo dziękuję, bo to naprawdę było miłe z tej strony, że... no wiadomo, że ja... pytała mnie, co ja chcę, więc ja sobie sam to wymyśliłem, że to właśnie chcę, ale mogła przecież kupić mi coś innego, mogła powiedzieć, nie, masz już dość tych gratów. A jednak mimo wszystko kupiła mi fajny prezent, za co serdecznie dziękuję. No, także ja już mam wszystko zmontowane, jak widzicie, światełka już świecą, tak połowicznie, bo po prostu mi się kabelek urwał, nie tyle zasilacz był zepsuty, co urwał mi się ten kabelek, muszę przywieźć z domu od rodziców, tam gdzie mam warsztat, lutownicę. Tu z tyłu mam światełko LED-owe. Nie wiem, czy to będzie teraz widać. Akurat ten jest na niebiesko, ale pewnie podasz pilot? Gdzieś jest pilot do nich. O, tutaj nawet. I mogę sobie kolory zmieniać na dowolny. Jak widzicie, jest żółty, czerwony, zielony, niebieski, błękitny, fioletowy. No ja przeważnie używam niebieskiego albo czerwonego. Tu mam jeszcze takie światło, które doświetla jakby tło za mną. Z przodu jest delikatna listwa LED-owa razy dwa, bo tutaj jest oczywiście druga, która doświetla mi twarz, żebyście mnie w końcu lepiej widzieli. No jak widzicie, SKRS już zamontowany. Spróbuję wyostrzyć. O, jest. SKRS już jest zamontowany. Kierunkowskaz też. Bardzo fajnie to wszystko tutaj działa pod ręką. Idealnie, jest to na rzepy, więc nie uszkodziło konstrukcji kierownicy. Jeszcze raz ogromne podziękowania dla żony i tutaj ukłon w stronę firmy Almar za takie fajne sprzęty. No i co, krzesło od wuja Buchuna. Pozdrawiam serdecznie, wujcio. Dalej bez jednego podłokietnika, ale już niebawem. Projekt jest już na warsztacie i to jest pierwszy projekt, który tworzę sam do komputera. Na razie Wam nic więcej może nie będę zdradzał, co nie? Powiem tylko tyle, że będzie to podłokietnik, a jaki to już zobaczycie w jakimś tam kolejnym update'cie. Tak wygląda moje stanowisko, jakby ktoś chciał zobaczyć, właśnie z nowymi funkcjami. Skrzynia połówka cała skrzynia i dolna, górna, wszystko pod ręką. Grałem już, testowałem, jest spoko. Jeden problem mam z tym, ale jeszcze do tego dojdę, że jak mam podpięte pod huba, to nie działa, nie wiem czemu. Muszę mieć tam bezpośrednio do jednostki. Stąd też się tu trochę kablarz zrobił, którego nie było, ale to też jeszcze ogarniemy. No i co? Kierownica. Wrzucam sobie kierunkowskaz, pyk. Odbija oczywiście samoczynnie, w sensie w grze, to w zależności od gry. Jak nie ma, to trzeba wyłączyć jeszcze raz w tym samą pozycję. Wycieraczki może tą ręką, pyk. I w dół można na przykład wyłączenie, włączenie wycieraczek, tak mam w ETS-ie. Do siebie jest, mam ustawione zwiększenie tempomatu, od siebie zmniejszenie tempomatu, a tutaj mam mrygnięcie długimi
tak do siebie, a na stałe mam długie, jak dam do tyłu, prawda? No i to mega ułatwia, bo po prostu wiem, że tam to jest i tu już nie da się pomylić. A jak to przypisałem raz tu, raz tu, raz tu, no to po prostu miałem z tym problem, że zapominałem. No i tych przycisków też brakowało, prawda? A teraz mam znowu raz, dwa, trzy, cztery i cztery, czyli osiem przycisków dodatkowych. Tutaj znowu są dwa przyciski dodatkowe, które zwalniają mi jakby kolejne przyciski tutaj. No, no i tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. To jest takie dograne, żebyście widzieli, jak to wygląda. Może z daleka jeszcze pokażę. O, voilà. Z fotelikiem Quersusa od wuja Bohuna. No miodzio. Stanowisko, jakiego można sobie wymarzyć. Jakby ktoś nie wiedział, no to wszystkie podzespoły, łącznie z mikrofonem i tak dalej, wypisane są w zakładce społeczność bodajże, tak? Czy informacje na moim kanale. Tyle z mojej strony. Zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i do następnego. Cześć, pa, pa!